Hej, siemano ludzie, Sebek z tej strony. Witam was serdecznie w poniedziałek. Kolejny filmik na moim kanale. Miało być więcej dzisiaj filmików, ale niestety nie wyrobiłem się wczoraj z czasem, dlatego nagrywam ten filmik dzisiaj. Jak mi się uda, no to jeszcze postaram się wam coś dzisiaj wrzucić. No i na początek oczywiście, tak jak już zaczęliśmy w te wakacje, saszetkowy pojedynek, będzie trochę tego więcej, bo widzę, że to lubicie i no, dużo łapeczek w górę dajecie. Także bardzo wam dziękuję za to wszystko. Oczywiście piszcie kolejne propozycje pod tym filmikiem do kolejnych saszetkowych pojedynków. Ja jeszcze jeden mam przygotowany, który będę za chwilę nagrywał. Ten był najczęściej lajkowany, Arkadiusz Malarz i Manuel Neuer. I oczywiście piszcie w komentarzu, którego piłkarza, bramkarza bardziej lubicie. Oczywiście będziemy się tutaj bawić z drogą do Rosji. To jest ten blisterek z Cards Planet. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, link znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Dobra, jedziemy. Jedziemy, zobaczymy, może coś fajnego wpadnie. W jednym blisterku już top player mi wpadł. Jeszcze zobaczymy, jaka będzie tutaj limitka. Bo jestem ciekawy. Aha, jeszcze muszę zrobić ten losowanie giveawaya ostatniego. Dobra, zobaczmy sobie, jaka tu jest limitka. Oj, kolejna moja powtórka. Kevin De Bruyne. No, przyda się do giveaway. Dobra, tu mamy 5 saszetek, to weźmiemy tak, tak, tak i tak. A tą sobie zachowam na później. Bawimy się dwiema, bo z 5 saszetek to myślę, że dwie wystarczą. Tu mamy Bale'a i Bale'a, a tu mamy Messi i Messi. Dobra, lecimy, no i zobaczymy. Oczywiście bierzemy tylko i wyłącznie pod uwagę karty specjalne. Ale ładna pogoda się zrobiła. Zapatrzyłem się na słoneczko. Coś ostatnio ciągle deszcze padają. No i dobra, zobaczymy, co tutaj będzie fajnego. Klasen na początek. Holandia. Varan. Dobra, może nie będę czytał. No i właśnie jest tu brodacz. Pisaliście, żebym sobie zapuścił brodę. Tu chyba będą dwie karty specjalne. Zaraz się przekonamy. No mamy tutaj pierwszą kartę specjalną. Defensive Rock. Moisander. I czy coś jeszcze będzie? O, Game Changer. James Rodriguez. No to Malarz tutaj zaszalał, ale zobaczymy, jak tam Manuel Neuer teraz. Takiego pojedynku jeszcze nie robiłem. Dwóch bramkarzy, jeden oczywiście z polskiej drużyny. No i mamy tutaj na początek Włocha. Dobra, jedziemy, zobaczymy, jak tam Manuel Neuer się spisze i co będzie miał. Będzie miał tylko jedną Embolo, tylko jedną kartę specjalną i to już widzę, że to nie jest top player, a jest to tylko fansik. No cóż. Tylko fansik, ale zobaczymy teraz, co tam będzie miał Malarz. Dobra. I zobaczymy, co będzie miał Malarz tutaj. W saszetce ciekawego. Hej, tak jeszcze nie pokazywałem. Widziałem, że niektórzy tak robią. Ale dziwna akcja. Może jeszcze tak. I tu kartą specjalną jest Keyplayer Krychowiak. Polak trafił Polaka. Swój trafił na swojego. Dobra. Jeżeli chodzi o karty specjalne, na Malarz ma na razie 3. I tylko 3 już więcej nie będzie miał. A zobaczymy, czy Manuel Neuer będzie miał więcej. A może coś fajniejszego. Fajnie tak było. Zobaczymy. Carvalho z Portugalii. Będzie jedna karta specjalna i nie będzie to top player. Dobrze, top player, jest to fans favorite. No to co my tutaj mamy? Jeżeli chodzi o Malarza, trafił on key playera, game changera i defensive rock, a jeżeli chodzi o Manuela Neuera, trafił dwa razy fans, więc chyba się zgodzicie ze mną, że w tym pojedynku no, wygrał nasz Polak Arkadiusz
Malarz. Jeżeli macie inne zdanie, jeżeli uważacie, że wygrał Manuel Neuer, no to piszcie zresztą w komentarzu, ja sobie poczytam. A ja śmigam do sklepu i myślę, że jeszcze zdążę wam dzisiaj coś wrzucić. Także taki filmik na początek. A ja was pozdrawiam serdecznie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Życzę wam też miłych wakacji, bo wiem, że niektórzy już gdzieś tam sobie pojechali. Także widzimy się już niedługo. Pa, pa!